Cześć Wojtku. No cześć. Dzień dobry. Wiesz, że to przed chwilą był pisarz. Wiem, no. Oglądałem to nawet bardzo. Cudny chłopak, co? Niezwykle rozmowny. Bardzo. Jako ojciec nie wzruszasz się przy okazji, jak słuchasz takich dzieciaków, które są tak, wiesz, tak elokwentne i myślisz sobie, kurczę, to jest jakaś fajna nadzieja w tym pokoleniu. Wzruszam się. Zresztą siedziałem obok mamy, no. Która też się bardzo wzruszała, bo chłopak nie tylko rozmowny, ale też i mądry, taką mądrością, która wydaje się być szczera, prawdziwa, a nie tylko taka na zasadzie funkcja geniusz włącza się w odpowiednim momencie. No i mówił rzeczywiście rzeczy mądre i tak, wzruszyłem się bardzo. Opowiadałem mu na koniec, że zaraz wysiądzie i cię spotka i że to jest miasto, którego nienawidzisz i że wolisz ściankę wspinaczkową. To nieprawda, już dawno. Nie masz tak dalej, że wolisz jednak wspinaczkową ściankę od ścianki, wiesz, za przeproszeniem myśli złotych, celebryckich? To tak, oczywiście, chociaż ja ścianek wspinaczkowych, tych sztucznych, też nigdy nie lubiłem, tylko raczej naturalne, a po wprowadzeniu się do Warszawy to nie mam za bardzo możliwości się tu wspinać po naturalnych ścianach. Chociaż znam gościa, który uprawiał tu wspinaczkę wysokościową, na przykład na Mariota się wspiął. Mhm. Wycenił nawet tę drogę tam między oknami. Powiedział, że najtrudniejsza jest monotonia w takiej wspinaczce. Ale nie jest tak, że ja nienawidzę już Warszawy. To wstydzę się bardzo tego i skoro jesteśmy na żywo przed kamerami, chciałem to odszczekać. To wstydzę się tego bardzo. To jest Kuczak moja... się zakochał w Warszawie. Koniec świata. Znaczy, nie popadajmy w skrajności. To też nie jest miasto, w którym się można zakochać tak od pierwszego, nawet drugiego wejrzenia, ale to jest dobre miejsce do życia, zwłaszcza dzisiaj, bo wydaje mi się, że jednak Warszawa jest takim właśnie jednak w skali polskiej najbardziej wieloetnicznym na przykład miastem i barwnym ze względu na czynnik ludzki. No i też wydaje się być taką jednak dość ostoją wolności w dzisiejszej rzeczywistości politycznej. Gdybym mieszkał dziś na wsi, to pewnie miałbym nieco większy dyskomfort, a ze wsi się tutaj przeprowadziłem przed laty. Jak powiedziałeś o tym, że ono jest wieloetniczne, to aż tak miło się zrobiło. Rozmawialiśmy z młodym trochę, ale też tak ten świat wygląda. Nawet nie trzeba do tego takiego sympatycznego młodego człowieka, że ta wieloetniczność to jest coś takiego, czego się dzisiaj ludzie boją, nie? No chłopak właśnie zwrócił uwagę na łatwowierność ludzi i ich podatność na manipulacje. To rzeczywiście jest prawda. To mnie napawa trwogą, że ludzie, rozumiem, że ludzie, niekoniecznie właśnie Polacy, są obdarzeni tą przypadłością łatwowierności i poddawania się takiej hasłowej manipulacji. Niepokoi mnie i napawa również nawet wstrętem ogrywanie takiego tabu multikulturowości. Znaczy, kiedyś to była wartość, teraz się okazuje, że jest to jedno z tych haseł, przeciw którym hałaśliwie występują chociażby chłopcy narodowcy. Ale oni występują przeciw wszystkiemu ostatnio, nawet przeciw teatrowi i przeciw demokracji, jak zauważyłem. Także nie ma takiej rzeczy, przeciw której nie można byłoby sobie pokrzyczeć. Ale zobacz, bo był kiedyś indeks ksiąg zakazanych. Na razie się dostało, artyści zrobili swoje w Opolu. Teraz właśnie, jak mówisz, chłopcy narodowcy zrobili swoje przed sceną teatralną. To są jakieś dla ludzi kultury dziwne czasy, ciekawe czasy, powracające złe czasy? Jak to jest? Jak na to patrzysz jako człowiek kultury? Akurat protesty pod teatrem wobec klątwy to jest rzecz, która dla nas może być czymś nowym w Polsce, czyli ich natężenie, ale 30 lat temu przed premierami sztuk Tomasa Bernharda w Burgtheater w Wiedniu protesty były jeszcze bardziej malownicze, ponieważ tam też przywożono gnój przed teatr i wysypywano przed schodami, żeby udosłownić metaforę, że tam mamy do czynienia z jakąś śmierdzącą sztuką.
i wyklinano oczywiście autora i dyrektora teatru. Odsądzano czci i wiary ze względu na ich antyaustriackość. Także my to dopiero jesteśmy w jakimś przedszkolu, bo na razie widzę, że działania protestujących są dosyć nieskoordynowane, bo oni chyba sami sobie niewiele brakowało, a zrobiliby krzywdę odpalając race, bo race zawsze muszą być, automatycznie się gdzieś nie wzięli odpalają. Tymczasem nie bardzo było wiadomo, jak ich użyć w takiej scenerii. A poza tym akurat w przypadku Klątwy to jest wszystko wpisane w reżyserię i pomysł na ten spektakl. Myślę, że akurat gdyby tych protestów nie było, twórcy byliby bardzo niezadowoleni. Czyli z zazdrością trochę na to patrzysz, nie? Że pomysł promocyjny dobry. Nie no, trudno zazdrościć czegoś, co jednak jest jakimś rodzajem hejtu. Mhm. Chociaż ja jestem na to uodporniony. Powiedziałbym nawet, że spoglądanie na takie masowe ulewki hejterskie, które się zdarzają w internecie po tym, jak czasem zdarzy mi się udzielić jakiegoś wywiadu na temat polskości. Tak, to ja spoglądam na to z zaciekawieniem, bo śledzę pewne nienawistne trendy w narodzie, no, które się dynamicznie zmieniają. Na przykład całkiem niedawno pojawił się nurt antyukraiński. Nigdy nie byłem nazywany Kuczukiem, teraz się właśnie stałem Kuczukiem i jakimś potomkiem Stepana Bandery. Ale nie pamiętasz tego ze swojej historii? Nie, zawsze byłem Ślązakiem, czyli Niemcem, który powinien wynosić się za zachodnią granicę. Ewentualnie już nie chcę nawet wspominać o głównym nurcie polskiego hejterstwa, czyli nurcie antysemickim. Który jest akurat w moim przypadku od czapy zupełnie, ale cóż, jak już mają Żydem zostaje się z nominacji, a nie Żydem, z urodzenia. Żydem, gejem albo Ukraińcem, chociaż to jest rzeczywiście smutne, szczególnie, że jest tu milion ludzi, którzy sobie jakoś fajnie to życie układają i myślę, że bez nich też wiele firm miałoby problem i wiele domów miałoby problem, ale proszę, no. Tacy Meksykanie inaczej. Tak to działa dzisiaj. A jak przyszedłeś do Tomka Sekielskiego i do jego żony, do wydawnictwa, to przyszedłeś już z gotowym pomysłem na książkę, czy się tylko dogadaliście, że będziecie to razem robić? To można by powiedzieć, że to oni przyszli, bo jednak nie było tego wydawnictwa w ogóle na rynku, kiedy dostałem propozycję, żeby napisać książkę. Wydawnictwo chciało wystartować i wystartowało taką serią bardzo ciekawą, ciekawie pomyślaną. Serią, która się nazywa Na faktach. Ale to F jest to jakby w nawiasie, bo jest to również seria Na aktach. I w rzeczy samej autorzy dostają do wyboru taką pulę bardzo spektakularnych, głośnych spraw kryminalnych z ostatniego ćwierćwiecza, czy właściwie już ponad 25 lat, które wstrząsnęły swego czasu Polską. I po wyborze jednej z tych spraw i po przestudiowaniu dokumentacji, która przez wydawnictwo jest dostarczona na biurko autora, mają napisać fikcję literacką, ale właśnie wspartą na faktach. Czyli niezwykle atrakcyjna sytuacja dla pisarza, bo w moim przypadku tak jest, że najtrudniej mi jest zawsze wymyślać historię, fabułę, strukturę, a tutaj przyniosło ją życie. No i trzeba było tylko rzeczywiście na ten szkielet fabularny nałożyć taki literacki miąższ. No i w moim przypadku trwało to anegdotycznie długo, ponieważ miałem napisać książkę w pół roku, a zajęła mi 3 lata praca nad tą książką. Być może też z powodu rozmaitych turbulencji życiowych i rzeczonego przeprowadzenia się ze skałów w betony tutaj warszawskie, ale też i z powodu tematu, który był trudny, którego tutaj nie będziemy spoilerować oczywiście, zwłaszcza w Dzień Dziecka, ale bo to czarna książka, tak. Ma taki tytuł i jest. Tak, też, chociaż czarna. Trochę bieli tam jest na okładce. Na okładce jest trochę bieli, ale w środku jej właściwie nie ma. No i nie była to rzecz łatwa w pisaniu. Dlaczego? Dlatego, że tyle było wątków różnych? Tyle było niejasności? Dlatego, że... Czy tak słaby był materiał przygotowany przez pisarza? Główna trudność polegała na przeniknięciu do umysłu osoby, która dokonała potwornej, straszliwej i właściwie niezrozumiałej zbrodni. Jakby ta praca empatii, która była tutaj konieczna, żeby
żeby no, czytelnik nie odrzucił właściwie bohaterki, bohaterów tej książki na samym starcie, tylko żeby troszeczkę to jakoś zniuansować i spowodować, że się wciągną. Że się wciągną i że nie będą potępiać, tylko że zostaną po lekturze z takim oczywiście bardzo ponurym samopoczuciem, ale jednocześnie taką nieoczywistą, pozostaną w takim dyskomforcie, ale ze świadomością, że nie wiadomo, kto był ofiarą, kto był katem i dlaczego właściwie ta historia się zdarzyła, i z poczuciem, że mogłaby się przytrafić każdemu z nas, bo to nie jest książka o środowisku kryminalnym, to nie jest książka o ludziach tak zwanych zawodowych przestępcach, tylko to jest właściwie historia pewnej namiętności, która się bardzo fatalnie skończyła, bo jej uczestnicy przeszacowali swoją odporność na szaleństwo zmysłów. W ogóle nie spoilerujesz. No, staram się meandrować tutaj i uprawiać taki dribbling jednak, żeby spisząc prawie równoległą książkę. Czyli jesteś... To, co jest atrakcyjne fabularnie, staram się tutaj w zwiastunie takim słownym przywołać, ale mam nadzieję, że nie było wpadki, że się nie potknąłem. Jest w tej twojej robocie też sporo nie tylko talentu pisarskiego, konstruowania fabuły, ale tak naprawdę psychologa. Tak. To jest powieść psychologiczna. Nie wyobrażam sobie, żeby można było ją napisać inaczej. Wydaje mi się w ogóle, że ta seria trochę w tę stronę zmierza, no bo skoro pisarze mają uprawiać fikcję literacką na bazie pewnych wydarzeń, no takich właśnie jak chociażby seryjne morderstwa dokonywane przez wampira z Bytowa, bo to była rzecz parę miesięcy temu wydana, albo historia zabójstwa z zazdrości, no to są historie, które wymagają pewnego jednak sfabularyzowania, ale też i przeniknięcia do umysłu bohaterów, no bo nie są reportażami, tak, tylko powieściami, które... To jest trudniejsza robota? Nigdy nie pisałem żadnego reportażu, nigdy nie zabierałem się za taki styl reporterski czy styl zerowy, no jednak mam tendencję do bardzo intensywnej zabawy z językiem. Mm. Rozmaite rejestry polszczyzny są dla mnie atrakcyjne i każda z takich książek, które piszę, jest też szansą na to, żeby dokonać takiej orkiestracji właśnie tych bohaterów, żeby każdy z nich miał swój język, swój jakiś bardzo osobny język i reprezentował różne nisze tej polszczyzny. No tutaj akurat dzieje się to w małym miasteczku, ale w środowisku, które można byłoby nazwać no, nie tyle środowiskiem inteligenckim, co jednak takim nieco mniej małomiasteczkowym, przynajmniej jeśli chodzi o język, jakim posługują się bohaterowie, bo bohaterka jest nauczycielką, a jej partner jest no, lokalnym tam takim, można powiedzieć, notablem. Czyli lokalny middle class. I no tak. I oni mają pewne językowe ambicje i troszeczkę też próbują się uwodzić. Nie tylko poprzez burzę feromonów, ale poprzez język, co nie zawsze im się udaje, czasem jest dość pokraczne, ale to też było przyczynkiem do różnych moich zabaw. Ty jak się tu umówiłeś na 3 miesiące, na pół roku, przepraszam bardzo, żeby tą książkę napisać, to ten twój sposób zabierania się za różne tematy, za różne książki, to jest właśnie tak zrobić to intensywnie i dość krótko, czy dać sobie czas na to, żeby pochodzić, poczekać na dobry moment, na jeszcze inną kombinację słowną, jak to jest zwykle u ciebie? Ja piszę transowo, czyli krótko i intensywnie, ale potem mam bardzo długie przerwy między kolejnymi partiami książek. I te przerwy są też konieczne po to, żeby się wczytać w to, co się w transie napisało i żeby to zredagować. U mnie właściwie praca nad tekstem to jest głównie praca redakcyjna, czyli przepisywanie
tekstu, poprawianie go, redagowanie, wsłuchiwanie się właściwie w każde zdanie z osobna. Trochę to mi zostało z wczesnopoetyckich lat, bo ja zaczynałem od pisania wierszy. Właściwie nie z powołania, ale niejako z przypadku, bo studiowałem na Uniwersytecie Śląskim, poznałem paru kolegów, którzy się interesowali literaturą współczesną i oni pisali wiersze, więc do nich się przyłączyłem, założyliśmy grupę poetycką. Na szczęście o tych moich wierszach już nikt nie pamięta, a nakład mojej debiutanckiej książki poetyckiej został kiedyś zalany w magazynie wydawnictwa podczas sławetnej powodzi w 97 roku. Ja pomyślał sobie, yes! Tak, książka się skleiła, była wydana takim ładnym papierze kredowym, więc stała się idealnie hermetyczna. Ale tak, to mnie uradowało, bo to tak zwane juwengili, a nie wszyscy muszą być od razu geniuszami, jak mój poprzednik tutaj. Mnie to osiągnięcie takiego poziomu przyzwoitości literackiej zajmuje już sporo lat, ale początki były bardzo trudne i wstydliwe. Natomiast została metoda pisania wolnego i bardzo takiego właśnie wers po wersie, czyli wydawcy zamawiający u mnie powieści nie zdają sobie sprawy z tego, że będą musieli zbadać intensywnie granice swojej cierpliwości i sami się zdziwią, jak wiesz, daleko. Z pół roku do trzech lat to rzeczywiście jest coś. To jest mój rekord życiowy, ale już się zanosi na to, że zostanie pobity, bo jestem w trakcie pracy nad książką już od 2014 roku. Jestem gdzieś w 2/3, ale o ile dobrze pamiętam, to umowa właśnie na koniec 2014 była podpisana. No i zobaczymy, co z tego wyczekiwania. Kuczek idzie na rekord. Dobrze, to ładne. Kuczek zakochał się w Warszawie, Kuczek idzie na rekord. Wiesz, szukam tych takich pudelkowych haseł, żeby były. Nie zakochał się, zaakceptował, pogodził się z Warszawą. Z tym można żyć. Ale a w jaki sposób pan się wprowadza w stan ten transowy, żeby pisać? To się, tak nie da wprowadzić. Nie, to samo pisanie się nakręca czasem, kiedy dobrze idzie. No, to jest tak, że trzeba próbować codziennie. Bywa tak, że zasiadanie do pracy kończy się na samym zasiadaniu i na tym, że po kilkudziesięciu minutach używam tego klawisza, który kasuje całość tekstu. Kiedyś to były takie kulki papieru walające się po mieszkaniu pisarza, które ostatnio przeczytałem świetne określenie, wyglądały jak popcorn jakiegoś olbrzyma, a teraz to po prostu ginie w przestrzeni wirtualnej, no i ale widzisz, kończy się na samym siedzeniu. Dzisiaj masz delay i koniec. No? No, ale zwykle jest tak, że nawet jedno zdanie, jeżeli się ostanie, to jest warto. Znaczy, że dniówka nie została zmarnowana. Jeżeli przez kilka godzin uda się napisać chociaż jedno zdanie, które zostanie w książce i które będzie właśnie dobrze brzmiało, to jest sukces. Tak myślę sobie o tym, co powiedziałeś teraz w kontekście naszej wczorajszej rozmowy z ludźmi od legalnej kultury, którzy walczą o to, żeby ludziom uświadamiać pewne rzeczy, że właśnie już ludzie myślą sobie, no ściągnąłem tam e-booka, albo na przykład wziąłem tam parę nutek za 2 złote, dajcie spokój. Ile to jest, kurczę, roboty, no? Przy tych paru nutkach albo paru wersach. To jest zawód wysokiego ryzyka, znaczy najlepiej jest zabezpieczyć się w inny sposób, czyli mieć pieniądze. Pieniądze, nie wiem, spadku po bogatym wujku, albo, no, albo jakiś inny zawód po prostu, który się uprawia bez względu na to, czy jest natchnienie, czy go nie ma, no bo na takie wysiadywanie jednego zdania to rzeczywiście może sobie pozwolić tylko ktoś, kto nie uroił sobie, że będzie żył z pisania. No chyba, że jest takim uniwersalnym żołnierzem, który pisze jeszcze felietony do prasy. Na przykład ja od paru lat piszę felietony na ostatnią stronę Gazety Wyborczej Sportowe. Co też nie jest łatwe, kiedy się już napisało ich tam z 200 i nie wydarzyło się w ciągu tygodnia w sporcie nic ponad jakąś jedną paradą bramkarską. No tak, no ale bo się skupiasz. Widzisz, a masz tu i MMA, tu jakieś, wiesz, KSW, to trochę się dzieje. Ja piszę tylko o tym, na czym się znam, a znam się właśnie wyłącznie na piłce nożnej. Polska-Rumunia, jak to wygra?
Polska. Rumunia to w ogóle chyba będzie sukces, jeżeli dojedzie na ten mecz, bo słyszałem, że tam jakiś strajk się zapowiadał zawodników. To co myślisz, że są fatalne? Przegląd sportowy, a tam wiesz, wszyscy się martwią. Boże, kto tu zastąpi naszego kontuzjowanego? No, trzeba jakieś napięcie zbudować. No, mieliśmy przez lata w drugą stronę brak napięcia. Znaczy było wiadomo, że polska reprezentacja z kimkolwiek by nie zagrała, to przegra. A teraz trzeba budować napięcie niejako udając, że nasi bohaterowie, że nasi przeciwnicy to są groźni superbohaterowie i nie wiadomo, jak to z nimi będzie, bo Glik nie zagra na przykład. Tymczasem nawet gdyby nie zagrał i Pazdan, i w ogóle bez linii obrony, mamy obowiązek z Rumunią sobie poradzić, bo jest w tej chwili beznadziejnie słaba. Mamy obowiązek, to ładne. A finał Ligi Mistrzów już wiesz, jak będzie wyglądał? Kibicuję za Juventusem. W tym meczu kibicuję za Juventusem, ale to jest taki mecz dwóch drużyn, które lubią brudną grę, więc zastanawiam się, czy fajerwerki piłkarskie, czy raczej faule, catenaccio, symulki i jakieś podszczypywanie się. Myślę, że będą czerwone kartki. Jest to bardziej prawdopodobne niż to, że padną bramki w tym meczu, bo może na przykład dopiero w karnych się rozstrzygnie. Byłoby fajnie. Zawsze dłuższy wieczór, zawsze większy trans. A masz tak, że jest jakiś genialny mecz piłkarski, a po nim siadasz i piszesz? No czasem tak bywa z uwagi na pracę właśnie felietonisty, który no tak. Chce na poniedziałek napisać o meczu, który się skończył o 22. Ale z meczu do książki nie. Ale z meczu do książki nie. W ogóle pisanie o piłce nożnej, nie chciałbym łączyć tego, co przyjemne, z tym, co konieczne, czyli pracy z rozrywką aż tak bardzo, żeby uprawiać literaturę o futbolu. Wojciech Kuczek, bardzo dziękuję, panie Wojtku, jak zawsze. Dzięki za spotkanie. Serdeczne. Uważaj na siebie. Bardzo ci dziękuję, że wpadłeś, miałeś chwilę, ochotę, chęć i spokojnego dnia. Dobrego weekendu piłkarskiego też. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Wojciech Kuczek w Onet Rano.